Witam serdecznie na kolejnym gniocie. U mnie robota wre. Co prawda rano musiałem być w mieście i trochę czasu mi zeszło, ale po południu od razu się zabrałem tutaj za demontaż tego płotu. No i się udało. Trochę tutaj jeszcze przekopałem. Linia jest. Jutro montujemy do Edka, a jak się uda, to jeszcze dalej. Ale chcę tak zrobić, żeby w jeden dzień ten kojec mu ogarnąć, żeby miał już jakieś lepsze warunki. On przed chwilą polatał. A jak widzicie, teraz perełka tutaj rządzi na podwórku i dlatego go póki co nie puszczam, a wieczorem z nim pójdę polatać na dłużej. No niestety, ostatnie dni ma takie, o, a piszczy, bo perełka jest tutaj, o, bardzo by chciał do niej przybiec. Zaraz będzie krzyczał, biedak, co zrobić. Oho, a ja zapomniałem o tych dwóch jabłonkach po 5 zł. Trzeba iść je gdzieś w ziemię wsadzić, bo to już wieczór. Żeby jeszcze po jasnemu zdążyć. O, już Edek widzi, że idę i piszczy, no. Co zrobić? A może spróbuję perełkę do domu wpuścić, jego popuszczam, bo nie mogę tego słuchać, jak on tak piszczy, mi go szkoda. Zobaczymy, czy znów zadziała patent na wołanie perełki. Perełka! O, patrzcie, jak działa. Chodź do chałupy, dostaniesz takich smaczków. Lecisz, chodź, masz tu otwarte. Proszę bardzo, zachodzimy, proszę bardzo. Tak jest, prosto do miseczki. Już ci daj. Masz, trzymaj. O, akurat się skończyły, zajadę, ja puszczam metka. Najlepsze jest to, że on, nie wiem, z godzinę był teraz w tym końcu. No może ciut dłużej, ale niewiele. Za każdym razem taka radocha, co? Dobra, chodź, idziemy sadzić, Edek, jabłonki, bo zaraz wieczór będzie. Dobra, idziemy. Edek, pokaż, gdzie jabłonki wsadzić, bo ja nie wiem. Raczej gdzieś przy płocie, nie na środku. No chyba, żeby na środku. Gdzieś koło tych, co już są. To też jest jakaś opcja. Tutaj mamy tego dęba. On w ogóle odżyje? Chyba tak. W zeszłym roku też tak strasznie późno puścił. Jakieś pąki tutaj są. On to naprawdę bardzo późno puszcza. Już jabłonki zakwitły, a on jeszcze nie. On jeszcze w ogóle listka nie ma. Gdzie by to tu wsadzić? Masz jakiś pomysł? Gdzie to? Ej, nie skacz. Gdzie to? Powiedz, gdzie to się przyjmie? Edek mówi, że tutaj będzie dobrze. Tu przy lesie, ale ja wiem, tutaj to nawet trawa nie chce rosnąć. I co teraz? No nie wiem. Nie wiem, czy tu jest szansa, żeby to się przyjęło, ale dobra, wkopujemy, bo nie ma czasu. No i dobra, wtyknięte. Jedno tutaj, drugie kawałek dalej tutaj. A czarna porzeczka dopiero tam mi się zaczyna. Jakby się przyjęło w tym piachu, no to by nie było źle przy płocie. To by nie przeszkadzało, tu i tak się jakąś kosiarką czy czymś nie jeździ. Ej, dobra. Się uda, to dobrze. Lecę, to zleję wodą. Bo to co z tego, że padało cały dzień ostatnio, jak tu opatrzę. O, o, o. Tyle z tego deszczu, wszystko poszło. Ten piach to przepuszcza, wiadomo. Pokażę wam, jak bardzo Edek lubi podlewanie, tylko zobaczę, czy mi szlaucha starczy. A co tu robi pad do gry? Ja nawet konsoli nie mam. O, w dobrą stronę jest wiatr. Nie leci na chałupę, tylko na tamte kwiatki akurat. To zobaczymy, ile Edek tu przesiedzi. Myślę, że tyle, ile będzie włączone. On już nie odpuści tego. Gorzej, jak będzie chciał ten wyjąć to zębami. Ale to myślę, że dopiero za gdzieś 10 minut. Tak, tak, cały mokry i teraz się we mnie powycieraj, bardzo mądrze. Tak rób. Chodź, lecimy. Dalej się za robotę brać. Aha, pisaliście, żebym zabezpieczył jakąś tą kurkę kwokę, co tutaj siedzi. To wziąłem kawałek panela, który został tutaj po tym. Tam się przycinało tego ostatniego. Przytegociłem oknem. Jako tako to się trzyma. Raczej nic tu nie wejdzie, chociaż jakby chciało, to by weszło. Ale to chodzi o to, że z marszu nie wejdzie, bo tak to
Edek dałby mi znać. Nie wiem, czy to jakoś przykręcać, bo ja na dzień chcę jej to odstawiać. Bo póki co to nic nie było i nic jej się nie stało, a już trochę dni tu jest. Na dzień chcę to odstawiać, bo ona sobie czasem wychodzi pochodzić po podwórku i wraca. No jak to kura kwoka. Ona nie jest z tych, co siedzą cały czas i trzeba jej wszystko pod nos podtykać. Sama sobie chodzi i znajduje. To na razie tak zrobimy. Może to potem czymś przykręcę, ale to trzeba by odkręcać. A tak to jest. O, młodzież się zbiegła. Halo, wy już tu nie mieszkacie. Nie te drzwi. Do kurnika musicie iść. Ten jaki ma fajny czubeczek blond. Lux. A, i też dostałem taką fajną poradę, żeby te mlecze, jak już są dmuchawce, to zbierać i rozdmuchiwać sobie po podwórku. To by u mnie na podwórku rosła, a nie gdzieś tam het daleko. To dla królika będzie. No to dmuchamy. Rozsiewajcie się. Może co urośnie. Ale te młode kurczaki to nieśmiałe. Wcale nie chcą wychodzić na dwór. Nawet im podsypałem jakieś odsypki. Nic. Znaczy no co jakiś czas jeden wyskoczy, się rozejrzy i wraca do środka. Czyli to nie jest za wysokie, bo one spokojnie sobie wskakują, wyskakują. Chociaż można by pomyśleć o, żeby tam jakąś im deseczkę przykręcić, żeby miały taki, wiecie, albo coś podstawić, żeby im było łatwiej tam wchodzić, wychodzić. A poszukam czegoś. Piękną konstrukcję zmajstrowałem. To jeszcze z tego pierwszego karmnika, kiedy ja to go robiłem. Bardzo dawno temu. Edek, ty tu nie wchodzisz. Dobra. Dobra, bo zaraz Edek biegnie. Tu stawimy. Proszę bardzo. Pasuje jak ulał. Jakby któryś miał ciężko wskoczyć, to będzie miał odskocznię. Dobrze to nie jest wcale, ale zobaczę, czy korzystają, czy nie. Jak korzystają, to się zrobi porządnie. A jak nie, to się na ogień to da i już. Nie, kurczaki? Co wy takie nieśmiałe? Z tego karmnika tylko chcecie jeść, co kiedyś miałeś, ta? Chociaż wodę pijecie z tego, bo tak to bym wam musiał dolewać co chwilę. Rośnijcie szybko. Pójdziecie już na wybieg zrobiony. Jak się zrobi, bo ja widzę, się kręcę zamiast robić. Kury kolację dostały. Trochę kapusty, trochę rzodkiewki, liście z rzodkiewki. Z 3 kromki suchego chleba, bo mi się zsech tam. Tyle to im nie zaszkodzi. I oczywiście ten łobuz już musiał im podkraść. No jeszcze kromkę chleba to rozumiem. Ale rzodkiewkę im kradniesz, Edek, daj spokój. A kury się tam zajadają. Tak jest, do siebie i tyle. Zamknąłem taras. Tylko że tu na tarasie to jest taki kłopot, że on jak chce, to przeskoczy górą. Joj, w nocy by przeskoczył i poszedł gdzieś, to niedobrze, nie? Stąd sobie oglądamy, jak kury zajadają, żeby im Edek nie przeszkadzał. Bo im wszystko powyżera. A to nie dla niego. Jeszcze sąsiad na wieczór zajechał, mnie zagonił do roboty i rozebraliśmy cały bok i tu przy końcu Edek na łańcuchu postał z godzinkę. A gdzie ten łobuz? O tam, za przyczepko. No i jutro trzeba będzie tu już robić przęsła, tu rozwalać cały kojec, już wygrabić, zrobić ładno jakoś posadzkę i mu zrobić tak jak trzeba, tutaj dojechać i plan jest taki od tego miejsca. Do kurnika wydzielić, potem tylko tamten bok i będzie cały wybieg dla kur zrobiony. Miejsca tu będą miała i tak chcę je puszczać na trawę, ale jak mnie nie ma cały dzień albo coś, czy tam na zimę, będą ogrodzone, spokojne. Już tak lis elegancko nie wejdzie sobie jak teraz. Jeszcze jajek dzisiaj nie zebrałem. Lecę pozbierać. Edek, tylko nie strasz kurczaków. A co ty, czarna? Następne jajka chcesz wysiadać? One tu we dwie siedzą, pokażę wam. No to jest hit. We dwie jajka wysiadują. Zobaczymy, jak im pójdzie. 9 sztuk dzisiaj, ale podejrzewam, że
z 2-3 to się gdzieś po lesie niosą, bo słyszałem dzisiaj z 2 razy takie gdakanie z lasu, takie typowe jak po zniesieniu jajka. No ale niedługo się ogrodzi i będzie luks. Co Edek, policzyłeś? Wszystkie kurczaki już się zeszły? Zobaczymy, czy jeszcze gdzie tu nie ma. Ale nie widać, dobra. To zamykamy. Czekaj Edek, ja zobaczę. Albo policz, ale tak szybko, nie strasz kurów. Tutaj siedzi całe towarzystwo, tutaj moje ulubienice. A tutaj taka szczupkiem przyszła do tych koleżanek, no. Cześć. Ale wolę masz pełne, najedzona. Ohoho. Żeby ci się tam nie zablokowało. No i tutaj młodzież już raczej tutaj siada. Ta najmłodsza tutaj. To już mało. Spokój tam na grzędzie, się nie przepychać. Edziu, wychodzimy, wszyscy są. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Ja wiem, że tam jest ten twój ulubieniec. Ten blondynek. Ale daj mu spać, bo kury idą spać. I śpią w nocy, a nie jak ty latają i szczekają. I zaperto. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja lecę to montować, wpuszczać w internet i spać, bo sąsiad już się zapowiedział, że przed 7 rano będzie i stawiamy, żeby w jeden dzień tutaj postawić. Dotąd jeszcze po cement będę musiał jechać, tam obejmy mają przyjść. Jeszcze trochę jest tych obejm, ale przyjdą kolejne. No mam nadzieję, że dojedziemy, żeby jak najszybciej Edkowi ten kojec zrobić. A dzisiaj Edziu to albo do domu pójdzie. Zobaczymy na tarasie, czy nie będzie wyskakiwał wieczorem. Jak cały wieczór przesiedzi, to może na tarasie by był, bo na łańcuchu nie chce go trzymać, się poplącze, czy co, on to niezwyczajny do takich rozwiązań. No nic, ja się z wami żegnam, pomyślę, albo wezmę go do domu, albo na taras. Zobaczymy, czy z tarasu nie będzie wylatywał. No nic, na dzisiaj to wszystko, na razie cześć i mam nadzieję do zobaczenia jutro. O ile mi się coś uda nagrać, jak montujemy, ale to ciężka sprawa, bo tam strasznie szybko akcja idzie. I takie, wiecie, nie ma czasu na narrację, bo jest akcja. No nic, nie przedłużam. Na razie, cześć.